W ostatni dzień lipca Grzegorz Szaginian zwołuje konferencję prasową i oznajmi. Chciałbym stworzyć koalicję osób, które nie mogą odnaleźć się w, w obecnych ugrupowaniach politycznych, czy w komitetach wyborczych. Moim celem jest stworzenie takiej drużyny, która zajmie się sanacją samorządów. Drużyny osób z dużym zaufaniem społecznym, prawdziwych, doświadczonych fachowców, osób, którzy nie są skrępowani żadnymi układami politycznymi. Stworzenie takiej własnej koalicji i wystartowanie w wyborach samorządowych z własnego komitetu, zdaniem przewodniczącego Szaginiana, spotkało się z akceptacją struktur powiatowych. Rada Powiatowa pozytywnie zaopiniowała chęć współpracy z moim komitetem oraz podjęła uchwałę o tworzenie koalicji. Platformy Obywatelskiej z powstającym Komitetem Wyborczym. Akceptacja struktur powiatowych jednak, jak się okazuje, nie wystarczy. Już we wtorek zaskoczenia sytuacją nie krył Artur Gierada, przewodniczący Platformy Obywatelskiej w regionie Świętokrzyskim. Podkreślając, że decyzją zarządu krajowego Platforma Obywatelska weźmie udział w wyborach samorządowych pod szyldem Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska. My. Bezwzględnie musimy wystawić listy koalicji obywatelskiej. Artur Gierada we wtorek nie chciał zbyt szczegółowo odnosić się do sytuacji w Ostrowieckiej Platformie, ale już w czwartek wystosował oficjalne pisemne stanowisko, w którym między innymi czytamy. W nawiązaniu do zaskakującej konferencji prasowej przewodniczącego Ostrowieckiej Platformy Obywatelskiej Grigora Szaginiana dotyczącej m.in. odstąpienia od ogólnopolskich ustaleń Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zawiązania Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska na wszystkich szczeblach samorządu na rzecz imiennego Lokalnego Komitetu Wyborczego Wyborców Grigora Szaginiana pragnę zapewnić mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego o tym, iż decyzja ta nie została Zaaprobowana zarówno przez Świętokrzyską, jak i ogólnopolską Platformę Obywatelską. W związku z czym z dużym prawdopodobieństwem mogę stwierdzić, iż zostanie ona unieważniona podczas najbliższego posiedzenia zarządu regionu Świętokrzyskiego Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej. Dalej w oświadczeniu czytamy. Uważamy, iż naszym obowiązkiem jest umożliwienie mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego udziału w wyborach samorządowych pod szyldem Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska. W związku z powyższym całkowicie niezrozumiałym wydaje się decyzja o odstąpieniu przez część Ostrowieckiej Platformy Obywatelskiej od szyldu Koalicji Obywatelskiej na rzecz małego i lokalnego komitetu wyborców Grigora Szaginiana, tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, iż Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska funkcjonuje już na poziomie sejmiku województwa Świętokrzyskiego. Ponadto w swoim oświadczeniu przewodniczący struktur regionalnych platformy obywatelskiej Artur Gierada podkreśla, że zarówno w wyborach do Rady Powiatu Ostrowieckiego, jak i do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyckiego funkcjonować będzie koalicyjny komitet wyborczy o nazwie Koalicja Obywatelska. A pełnomocnikiem upoważnionym do dalszych rozmów koalicyjnych w imieniu zarządu Świętokrzyskiej Platformy oraz Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska jest wiceprzewodniczący regionu Świętokrzyskiego Eligiusz Mich.